Dobry proszę państwa, ja to odpowiadam właśnie Ewie Lipce. Proszę pani, pani Ewo Lipka, wszyscy mi mówią, że ja się nadaję na profesora. Pani jest jako jedyna. To pani powiedziała, że nie chce żadnej współpracy, a pani utrudnia wszystkim życie. To pani mówi, że to śmieszne i tak dalej powinno być. To pani mówi, że historia jest bzdurą i tak dalej. Ja to mogę szybko ten. To jest publiczne. Jeżeli jest na publicznej playliście, to jest publiczne. I to się nie. I to nieważne, czy to jest prywatny film, czy nie. Ja po prostu sobie nie życzę. I to jest inwigilacja, bo mam prawo do tego powiedzieć ten. Jakąś większość mówi, że chce mieć ten. Dla mnie to jest absurd, że pani mówi o matematyce i tak dalej, o rządzie globalnym, że tak powinno być. Pani chce sama zmienić system. To niech pani zmieni. Jak ja powiem tak szczerze, że to pani chce jako pierwsza zrobić wojnę. Nikt więcej i nikt inny. To pani wywołuje wojnę tak naprawdę. Myśli sobie pani, że taka odpowiedź to dla mnie ten? To jest coś straszne i tak dalej? Jeżeli pani się nie zajmuje niczym poważnym. I oczywiście, żeby był ten, żeby była jasność. Większość się cieszyło, że jest taki wykład. I to bardzo dobrze. To pani nie wie, co to jest historia. Ja powiedziałam to w paru minutach. Nikt się ze mnie nie śmiał i to moja narzeczona, tak ten. To pani chce jakąś wojnę wywoływać. Nikt nie chce inny. Czy to dobrze? No przynajmniej nie będzie coś takiego, że ktoś będzie mi mówił, co ja mam robić. Po prostu. Pani nie lubi historii. Pani uważa, że trzeba się cofać do czasów. Nie wiem. Do czasów chyba prehistorii, gdzie w ogóle nie mówiono o historii, tak naprawdę. Niech pani powie. Dlaczego pani tak nienawidzi historii? Bo ona jest unikalna, bo ona jest prawdziwa. To pani mówi, że pani nienawidzi historii. I ja dam to na wszystkich kanałach moją odpowiedź. Proszę pani, zamiast pani mi to powiedzieć, po prostu zadzwonić i tak dalej, bo pani nie lubi historii. Po prostu. To pani mówi, że trzeba być śmiesznym. Ja przynajmniej uważam, że taki nie trzeba być. Historia jest najważniejsza. Tylko po prostu zły człowiek uważa inaczej.